i gonitwa się rozpoczęła. Dobry start przy kanacie Rani Dorsz. Nie najgorzej także Teb de Sassy. Pierwszy zakręt, świetnie także Pepi Dżet jest na miejscu trzecim. Na czele teraz Teb de Sassy. Na drugim miejscu Rani Dorsz, Pepi Dżet, odskoczyła także Qualmina. Potem spory odstęp i grupę pościgową prowadzi Vaindoli. Zostały, zdaje się, zostały dwa konie polskiej hodowli, Achilles i Behemoth. Kusują sobie spokojnie gdzieś tam z tyłu. Nie najlepiej także świetnego pochodzenia Vin de Barb. Teraz Rani Dorsz chyba odzyskuje prowadzenie. Teb de Sassy jest tuż koło niej. Konie wychodzą na przeciwległą prostą, mniej więcej jedna mila do celownika. Stawka się bardzo mocno rozciągnęła. Tam w czołówce są także Pepi Dżet i Qualmina. One także kłusują w parze. Teraz Pepi Dżet się lekko cofnęła, poprawiła. Natomiast Vaindoli, która odskoczyła z tej całej grupy. Nieźle kłusuje w tej drugiej grupce Saga. W tej grupie jest Sibli Dalsy. I tam jest także, zdaje się, Voseon. No, 1300 w tej chwili metrów do celownika. I wciąż na czele dwa kłusaki, klacze Teb de Sassy i Rani Dorsz. Przewaga trzech długości sulki nad Qualminą. Tuż za Qualminą teraz kłusuje Vaindoli. A tuż koło siebie para staje na Pepi Dżet i Ogierek Voseon. No, mniej więcej 1000 metrów do celownika. Teb de Sassy usilnie próbuje atakować polem. Rani Dorsz trzyma kanat na trzecim miejscu, Vaindoli na czwartym, Qualmina. I ta grupa już teraz odskakuje. Ruszył się z drugiej linii Voseon, on jest piąty, słabnie natomiast Pepi Dżet. No, Rani Dorsz wciąż pierwsza, Teb de Sassy na miejscu drugim na zewnętrznym torze. Na trzecim miejscu bardzo dobrze poprawia teraz Vaindoli. I świetnie Qualmina, polem także Saga, która jest w tej chwili już piąta. Ależ niektórzy z powożących bardzo, bardzo szeroko, 600 metrów do celownika. Przy kanacie Rani Dorsz wciąż na prowadzeniu, polem Vaindoli. Vaindoli, Rani Dorsz, idzie Saga. To jest w tej chwili jakieś 400 metrów do celownika. Vaindoli ma dużą przewagę. Saga w tej chwili jest druga, Rani Dorsz trzecia. Tam z tyłu jeszcze bardzo ładnie poprawia Sibli Dalsy, ale ma dużą stratę. Trwa walka o dalsze miejsca płatne. Wygrywa gonitwę Vaindoli. I za chwilę celownik Vaindoli, Saga. Walka o trzecie miejsce, tam kapitalnie poprawia Majorina i ona będzie trzecia. Rani Dorsz czwarta, na piątym miejscu Voseon.